Cześć, z tej strony Damian z firmy Multimax. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie są najczęstsze przyczyny uszkodzeń usterek mat i przewodów grzewczych. Jeśli ten temat Was interesuje, zapraszam do oglądania. Pierwszy przypadek, jaki chciałem Wam pokazać, to jest, jak widzicie, podjazd, widoczny na zdjęciu czujnik gruntowy. W tym miejscu nasz sprzęt wskazał miejsce uszkodzenia przewodu grzewczego. Po zdemontowaniu tego czujnika okazało się, że przewód grzewczy zalany w betonie został przewiercony. Tutaj widzicie przewiercenie przy montażu czujnika, czyli wszystko wskazuje na to, że czujnik ten gruntowy był montowany już po zalaniu betonu, po zamontowaniu przewodów grzewczych i w związku z tym przy wierceniu doszło do uszkodzenia. Kolejny przypadek, jaki chciałem Wam pokazać, to jest również uszkodzenie mechaniczne. Przewód grzewczy w tym przypadku został przebity drutem żebrowanym. Prawdopodobnie po zalaniu betonem, jeszcze przed jego zastygnięciem, został wbity z góry drut żebrowany i trafione zostało bezpośrednio w przewód grzewczy. Tutaj widać po prostu przewód centralnie w tym miejscu wbity w przewód. Kolejny przypadek z serii uszkodzeń mechanicznych to jest przewód grzewczy maty pod płytkami. Tutaj widzicie, jak dokładnie lokalizujemy miejsce uszkodzenia. To jest zakłada się do kilku centymetrów. Trzeba oczywiście odkuć troszkę dalej, żeby można było później mufę naprawczą zrobić. Na kolejnym zdjęciu będzie widać i już właśnie widać, że jest uszkodzenie mechaniczne. Prawdopodobnie jest to przecięcie albo szpachelką, albo czymś ostrym. Może upadła ostra płytka. Trudno powiedzieć, w każdym razie ewidentnie tutaj widać uszkodzenie mechaniczne izolacji i to spowodowało tą usterkę. Tutaj jest ten przewód grzewczy maty już po naprawie. Zrobiona jest mufa naprawcza. Udało się tutaj naprawić, uszkadzając tylko jedną płytkę. Następny przypadek również z serii uszkodzeń mechanicznych to jest na kolejnym zdjęciu dokładnie widać po odkuciu już obu płytek, że przecięcie jest dokładnie na wysokości fugi, na wysokości łączenia płytek. Prawdopodobnie w tym przypadku glazownik nożykiem ostrym czyścił klej między fugami. No i niestety spowodowało to uszkodzenie maty, nożyk wszedł za głęboko. To jest kolejny punkt uszkodzony tego samego klienta. Widać tutaj ewidentnie, może tak zaznaczę, że jest ścięta izolacja przewodu, no i w tym miejscu doszło do uszkodzenia. Także drugi przypadek u tego samego klienta, drugi punkt uszkodzenia mechanicznego, co może świadczyć o braku ostrożności przez osobę, która układała płytki najprawdopodobniej. Kolejny przypadek z serii uszkodzeń mechanicznych to jest taras. Tutaj oczywiście te nacięcia na płytce, to my je wykonaliśmy po to, żeby tą płytkę można było odkuć. Te nacięcia są takie płytkie, nie są do głębokości przewodu grzewczego, ale ułatwiły nam dalsze odkuwanie płytki. Na kolejnym zdjęciu jest przybliżenie. Jak zobaczycie, o tutaj w tym miejscu widać dokładnie nacięty przewód i nacięty nawet kawałek kleju. Prawdopodobnie jakąś szlifierką kątową, tarczą do cięcia. Ktoś po prostu tutaj albo szlifował tą płytkę, albo docinał, trudno powiedzieć. Ewidentnie grubość przecięcia świadczy o użyciu tarczy szlifierskiej, tarczy do docięcia. Następny przypadek również w serii uszkodzeń mechanicznych. Tutaj dalsze zdjęcie za chwilę pokażę Wam z bliższa. O, proszę, z bliższa. Tutaj doszło do uszkodzenia kilku izolacji w kilku przewodach grzewczych. To jest w tym przypadku, to są przewody zasilające. System jest zamontowany pod kostką, więc gdzieś przy docinaniu kostki prawdopodobnie zepsnęła się budowlańcowi piła do cięcia kostki i delikatnie przeciął, ale to spowodowało już uszkodzenie izolacji i niesprawność systemu grzewczego. Tutaj taki przypadek bardzo skomplikowany. Tutaj możecie zobaczyć trochę bałagan na naszym miejscu pracy, ale wynika on przede wszystkim z tego, że byliśmy zaskoczeni ilością uszkodzeń i pod presją czasu po prostu walczyliśmy, skupiliśmy się na naprawie, trochę nie dbając o porządek, ale to taki jeden przypadek. Zobaczcie, że tutaj jest po prostu, były zamontowane przewody grzewcze na podjeździe betonowym, to jest zjazd do garażu podziemnego
i po zamontowaniu druga ekipa przyszła i wstawiała odwodnienie liniowe, wcinając bruzdę pod to odwodnienie. Oczywiście albo nie wiedzieli, albo zapomnieli o tym, że tam są przewody grzewcze i wszystkie przewody zostały roztopadne, przecięte. System naprawiliśmy, natomiast no, tutaj było około 2 dni pełnych pracy, żeby wszystkie te mówki porobić, olbrzymie tutaj uszkodzenie. Oczywiście udało się naprawić, wszystko wróciło do sprawności. Tu jeszcze z bliższa ten sam właśnie przypadek, widać jak ewidentnie odcięte w tym miejscu, gdzie wstawione było odwodnienie liniowe. Dobrze, że tutaj klient zgłosił tą usterkę niezwłocznie po jej odkryciu, bo pozostawienie obciętych przewodów w takim miejscu narażonym na wilgoć mogłoby doprowadzić do trwałego ich uszkodzenia. Tutaj na szczęście tak się nie stało. Następny przypadek to również serii uszkodzenia mechaniczne. W tym przypadku jeszcze na tym zdjęciu nie widać, co chodzi, na drugim już będzie widać. Po prostu montując listwę maskującą, no niestety wykonawca miał pecha, trafił centralnie w peszę z przewodem zasilającym. Tu możecie zobaczyć, jeszcze włożył kołek rozporowy. Taki system też nie miał prawa oczywiście działać. Z serii uszkodzeń mechanicznych kolejny przypadek, czyli przecięcie tutaj w tym miejscu, zobaczcie, dwukrotne przecięcie. Również to jest na wysokości spoiny pomiędzy płytkami, więc świadczy to o tym, że prawdopodobnie glazurnik, próbując wyczyścić spoinę z kleju, użył ostrego nożyka, który wszedł nieco za głęboko. To jest ta sama przyczyna u innego klienta, czyli również przecięcie mechaniczne na spoinie, na fudze. I teraz w tym momencie pokażę Wam kolejny rodzaj problemów, przyczyn, które powodują usterki mat i przewodów grzewczych. Przejdziemy do serii błędy montażowe. W tym przypadku podstawowym błędem montażowym jest oczywiście krzyżowanie się przewodów grzewczych. Przewody grzewcze oraz mówki przewodów grzewczych nie mogą się krzyżować, nie mogą się ze sobą stykać. Natomiast dodatkowym błędem jest również ułożenie przewodów bezpośrednio na styropianie, który jest izolatorem cieplnym. Przewody grzewcze co do zasady nie powinny stykać się z materiałami izolującymi cieplnie. Kolejny przypadek z serii błędów montażowych. Pewnie na tym pierwszym zdjęciu nie zobaczycie dokładnie, ale na drugim już będzie widać dokładniej. Zobaczcie, została stopiona cała izolacja przewodu zasilającego. To jest przewód zasilający do przewodu grzewczego. I z racji tego, że te przewody grzewcze zostały trzy przewody zasilające zostały upchane do jednego peszla, spowodowało to ich przegrzanie, ponieważ te przewody zasilające zasilały przewody grzewcze o mocy 3,5 kW każdy, czyli tak naprawdę 12 kW, tutaj było ponad 12 kW zasilane ogrzewania przeciwobrodzeniowego podjazdu do garażu podziemnego i te wszystkie trzy przewody były w jednym peszlu, więc one jakby wydzielały ciepło z tego powodu, że tam płynął po prostu większe natężenie prądu i niestety ta temperatura wzrosła ponad wytrzymałość izolacji właśnie tego przewodu i ta izolacja z nich zeszła. Kolejny przykład błędu montażowego, tutaj błąd polegający na tym, że ta mufa połączeniowa przewodu grzewczego z przewodem zasilającym została zamontowana w peszlu. Pamiętajcie, że mufka połączeniowa między przewodem zasilającym a przewodem grzewczym, praktycznie jej większa część również grzeje, więc nie może ona być, nie może być zablokowana odprowadzanie ciepła z takiej mówki. Ta mówka powinna być również zalana betonem, nie powinna być w peszlu. Peszel się powinien zakończyć najdalej w tym miejscu, gdzie się kończy przewód zasilający i nie powinien wchodzić na mówkę. Także taki jest skutek tego, pod wpływem oczywiście kilku lat, to się nie wydarzyło w ciągu jednego czy dwóch dni, ale pod wpływem czasu doszło do takiego przepalenia się mówki. Następny przypadek z serii błędów montażowych to jest oczywiście tutaj poplątanie, skrzyżowanie wielu przewodów grzewczych. Tak jak mówiłem wcześniej, pamiętajcie o tym, że przewody grzewcze nie mogą się ze sobą stykać, nie mogą się krzyżować. Tu jest jeszcze dodatkowa sprawa, która jak dla mnie stoi pod znakiem zapytania. Otóż wygląda na to, że pod tym betonem jest wykonana izolacja cieplna. To jest zewnętrzny system przeciwobledzeniowy, w którym co do zasady nie stosuje się izolacji cieplnej od gruntu, ponieważ wtedy odcinamy się od ciepła, które ten grunt może nam wygenerować. Więc tutaj to wykonanie tej izolacji cieplnej moim zdaniem nie miało sensu i było niepotrzebne. Kolejny przypadek z serii błędów montażowych. Tu jest o tyle ciekawie, że usterka została odkryta w ścianie. Byliśmy tym zdziwieni, zaskoczeni. Odkuwamy, okazuje się peszel, w środku peszel upalony.
Ale po głębszym wejściu w sprawę okazuje się, że w środku w peszlu były dwie mówki od maty grzewczej. Ta mata grzewcza w tym przypadku dwustronnie zasilana, czyli miała dwie mówki początkową i końcową. I instalator niestety nie wiedział i zostawił te mówki w peszlu. To jest podobny przypadek, jaki pokazywałem wcześniej. Mówki w peszlu się po prostu przegrzały. I tak pamiętajcie, że robić się nie wolno. Mówki zasilające, mówki połączeniowe powinny być w takich samych warunkach jak cała mata grzewcza zamontowane, czyli najlepiej w kleju pod płytkami. Gdyby tutaj nie było pesza, tylko było to te mówki jakby zalepione gipsem, klejem, tą zaprawą budowlaną, prawdopodobnie by się nie przegrzały, ale w peszlu się przegrzały. Najlepiej oczywiście, jakby one były w podłodze pod płytkami, a dopiero przewody zasilające powinny wychodzić do peszla i do regulatora. Następny przypadek z serii błędów montażowych to jest oczywiście tak wykonana mówka połączeniowa. Instalatorom zabrakło przewodu zasilającego, więc postanowili go przedłużyć. To oczywiście jest na zewnątrz, pod kostką, więc w takich warunkach jest duża wilgotność. No i wykonanie tego jakoś taśmą samowulkanizującą niestety spowodowało, że tam się dostała wilgoć. System wyrzucał różnicówkę, nie działało to. Musieliśmy tą mówkę zrobić fachowo, czyli na koszulkach termokurczliwych z klejem. Tak wygląda mówka po wykonaniu, szczelna, hermetycznie, można ją zanurzać w wodzie, nic się nie dzieje. Z ciekawych jeszcze przypadków błędów montażowych to tutaj taki błąd odkryty po chyba 10 latach eksploatacji. Otóż system przeciwobudzeniowy pod kostką zaczął wyrzucać różnicówkę. Okazało się, że tutaj punkty zasilające zostały zrobione pod kostką, w puszkach, puszki zostały zalane silikonem, ale niestety to nie zabezpieczyło w 100% przed wnikaniem wilgoci, ponieważ tam stała woda i ta woda w końcu przeniknęła do tych puszek, do przewodów, to wszystko zaśnieciało, więc nie mogło to działać. I teraz trzeci typ, najrzadziej spotykany problemów, a więc wady fabryczne. W tym przypadku po roku eksploatacji ustawce uległa mówka połączeniowa przewodu zgrzewczego z przewodem zasilającym. Nie było widać ani żadnych śladów uszkodzenia mechanicznego, po prostu miała w środku przerwę, wobec czego zakwalifikowaliśmy to jako wadę fabryczną. Tak wyglądał cały kontekst sprawy, czy z taką dokładnością zlokalizowaliśmy to miejsce uszkodzenia i dokonaliśmy wymiany mówki i system zaczął działać. Z serii wad fabrycznych tutaj przypadek rozszczelnienia się końcówki maty, przepraszam, przy końcówki przewodu grzewczego. W tym przypadku no, tam dostała się wilgoć z jakiegoś powodu i było również wyrzucało różnicówkę, więc trzeba było tą mówkę końcową wykonać od nowa, żeby system mógł być sprawny. Tak to wyglądało z dalszej perspektywy. I jeśli chodzi jeszcze o wady fabryczne, raz na jeden z naszych wyjazdów, jeden mieliśmy taki przypadek tak naprawdę, gdzie trafiliśmy na wadliwy, totalnie wadliwy przewód grzewczy jednego z producentów, nie będę mówił tutaj jakiego. Okazało się, że mieliśmy bardzo duże problemy w zlokalizowaniu miejsca uszkodzenia, później w skutecznej naprawie. Finalnie okazało się, że zobaczcie tutaj w środku, izolacja żyły grzewczej była co kilka centymetrów, co centymetr popękana. Tak popękana, jakby to się żyletką poprzecinał dookoła. Prawdopodobnie to musiało już na etapie produkcji powstać, więc nie udało się tutaj tego naprawić, po prostu tam dostała się wilgoć, jakby co pół metra przewodu grzewczego tak naprawdę wskazywało nam na usterkę, także tutaj wada fabryczna była na tyle poważna, że nie dało się nic zrobić, przewód po prostu nadawał się do wymiany, po prostu był niesprawny. Także tutaj pokazałem Wam wszystkie najciekawsze przypadki. Oczywiście zdjęć mam znacznie więcej, ale żeby Was nie zanudzać, to wybrałem te najciekawsze. Więc pamiętajcie, podsumowując o tym, że są trzy najczęstsze przyczyny uszkodzeń usterek mat i przewodów grzewczych. Pierwsza, która się najczęściej zdarza, to są uszkodzenia mechaniczne. Więc pamiętajcie, żeby na to uważać, uprzedzać to swoich instalatorów, żeby nie doszło do uszkodzenia mechanicznego w trakcie montażu maty grzewczej, czyli przecięcia na fudze, przewiercenia gdzieś później, czy jakiegoś upadku ostrej płytki, przecięcia szpachelką, wszelkiego rodzaju uszkodzeń mechanicznych. To są naprawdę najczęściej spotykane przyczyny, które powodują później, że czasami po tygodniu, czasami po 3 miesiącach, czasami po roku system przestaje działać. Drugi
Druga grupa przyczyn to są błędy montażowe i tutaj szczególnie zwróćcie uwagę na to, żeby zapewnić prawidłowe odprowadzanie ciepła macie przewodowi grzewczemu. Maty, przewody grzewcze nie mogą stykać się z materiałami izolującymi cieplnie. Powinny być zamontowane w kleju pod płytkami lub w betonie na całej swojej długości od mufy połączeniowej do zakończenia, czy do tej końcówki mufki końcowej. I trzecia przyczyna, najrzadziej spotykana, to są wady fabryczne. Na tą przyczynę jest tylko jedno lekarstwo. Wybierajcie markowe produkty, zwracajcie uwagę na to, jakiej firmy kupujecie matę lub przewód grzewczy. Nie kupujcie tych najtańszych, bo pewnie nie wiecie, ale zdecydowana większość producentów i marek mat i przewodów grzewczych, które są dostępne na polskim rynku, nie mają własnego serwisu. Nie są w stanie do Was wysłać nikogo, kto by przyjechał, zlokalizował miejsce uszkodzenia i naprawił to. Najczęściej robią tak, że jak się zgłasza im lusterkę, to zwracają pieniądze za zakupioną matę. Ale czy to rozwiązuje problem? Niestety nie. Jest tylko, ja osobiście znam dwie firmy, które są w stanie zapewnić serwis. Profesjonalny serwis, który do Was przyjedzie, w razie czego zlokalizuje miejsce uszkodzenia i naprawi. Więc pamiętajcie, wybierajcie tylko markowe urządzenia. W przypadku mat i przewodów grzewczych ma to olbrzymie znaczenie, ponieważ są to urządzenia najczęściej instalowane na stałe w Waszym domu, mieszkaniu czy biurze. I nie da się tego wymienić, odsyłając tego do jakiegoś internetowego sprzedawcy. Także to jest rzecz bardzo ważna. Jeśli będziecie uważali w trakcie montażu na uszkodzenia mechaniczne, zamontujecie system zgodnie z instrukcją montażu, nie popełniając takich chociażby błędów, jakie dzisiaj pokazałem, i kupicie urządzenia dobrej marki, to wtedy możecie mieć pewność, że taki system będzie wiele lat funkcjonował, a nawet gdyby coś się wydarzyło, to będziecie mieli wsparcie serwisu, który Was przyjedzie, zlokalizuje miejsce uszkodzenia i dokona naprawy, tak jak my to robimy. Także dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, kliknijcie lajka. Jeśli chcecie otrzymać powiadomienia o kolejnych filmach, kliknijcie suba, dzwoneczek i do usłyszenia w kolejnych filmach. Dzięki, cześć!